Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Jakiś czas temu nagrywałam Wam przegląd rzeczy działu dla niemowląt w Auchan. Robiliśmy też taki przegląd w Kauflandzie, więc dzisiaj postanowiłam wybrać się z Wami również do Auchan, tylko tym razem przeglądnąć taką kolekcję jesienno-zimową. Zobaczymy, co tam jest nowego dla maluszków, jeśli chodzi o ciuchy, bo ostatni razem jak tam byłam, to znalazłam naprawdę fajne ubranka, które bardzo dobrze się u nas sprawdziły i jakościowo, bo to były rzeczy bawełniane i cenowo, więc zobaczymy sobie dzisiaj, co tam jest nowego dla maluszków teraz w tym okresie jesienno-zimowym, więc mam nadzieję, że taki przegląd Wam się spodoba i mam nadzieję, że znajdziemy coś fajnego dla Lili, że będą tam jakieś fajne nowe nowości, no wiecie, nowe rzeczy, no i zaczynamy. I jesteśmy w dziale dla niemowląt, także zobaczymy sobie jesienne nowości. Dobra, więc zaczniemy sobie od tej strony, bo tam jest dużo ludzi i tutaj mamy nowe, chyba ich nie widziałam, takie dosyć fajne kompleciki dla takich maluszków, 50 cm, to nawet chyba są wcześniaki albo już naprawdę bardzo drobne noworodki. Tutaj mamy śpioszki, też bardzo fajne, takie na zimę, cieplutkie, więc naprawdę bardzo fajne komplety, szczególnie właśnie teraz na zimę. Pamiętam, że jak Lili się urodziła, to ja szukałam takich ciepłych rzeczy i nie mogłam znaleźć takich pajacyków, więc naprawdę bardzo fajnie, że tutaj macie w razie czego wybór, jak potrzebujecie. Tylko pamiętajcie, że w szpitalu jest mega gorąco, więc może niekoniecznie. No i w ogóle jak tak sobie szybko przeszłam, to wydaje mi się, że dla chłopców są dużo fajniejsze rzeczy. Tu macie na przykład komplet takich bodziaków za 35 zł 5 sztuk, albo te bardzo fajne, tylko właśnie już bardziej chyba chłopięce, chociaż też może być przecież dziewczynka, ale tak jak obejrzałam te wszystkie rzeczy, to wydaje mi się, że są ładniejsze dla chłopaków, ale idziemy dalej. O, tu zobaczcie, są te spodnie, które wzięłam ostatnio Lili, a teraz jej wezmę takie z jeżykami, ona w tym śpi i bardzo dobrze się to sprawdza, więc wezmę je też takie na noc. Tutaj mamy taki jesienny jeszcze ze stołbodziaków. Bardzo fajne. Ale zobaczcie, to co mi się podoba, to taki zestaw za 40 zł, czapka. Tutaj jest też komin i rękawiczki. Myślę, że nawet bym wzięła Lili, tylko nie ma jej rozmiaru. Jest do 12 miesiąca. No bez sensu, żebym kupowała jej na 2 miesiące prawie, że powiedzmy, tak, do grudnia. No więc no 2-3 miesiące, więc nie. A ten zestaw nie ma zakrycia na uszy, więc też nie będzie pasował. Aczkolwiek w ogóle bardzo fajna sprawa, bo mało kiedy można taki zestaw kupić. Tutaj mamy taki dresowy jesienny komplecik, bardzo spoko, bardzo ładny. Ciepłe sweterki. Tutaj mamy taką śliczną, małą bluzę. Jest jeszcze w kolorze różowym, ale tu już jest taka panda. Bluzeczki, no jakoś mam wrażenie, że nie ma tego dużo, albo mi się wydaje, bez rękawniki, chociaż to już chyba po sezonie, dlatego też chyba jest promocja. Te spodenki chyba wisiały ostatnio, pamiętam, te też, więc tutaj nic nowego. Tutaj można sobie stworzyć, zobaczcie, komplecik za 20 zł, dwie bluzki, chociaż ta trochę wygląda już jak piżamka, przez to, że ma tyle wzorów, albo mi się tak wydaje. Tutaj też mamy takie jesienne kolory. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo ładne te bluzki, ale dla chłopców zdecydowanie rzeczy są ładniejsze. Zaraz będziemy przy chłopięcych. Tutaj mamy myszkę mini, bardzo ładna bluzeczka Disneya. Także super, ciepłe polarki. Tutaj mamy sówkę i moje ulubione leginsy. Mamy je, Lili w nich śpi, 20 zł za dwie pary, a naprawdę bardzo dobrze się sprawdzają. Są teraz w takich kolorkach i w takim szarym i w prążki. W sumie nie wiem, czy jej nie wziąć właśnie do spania. Bo tutaj mamy sukieneczki, takie ciepłe dresy, też bardzo fajne. Tutaj mają taką ciepłą poszewkę w środku i 25 zł u góry bluza do tego, więc można fajny zestaw stworzyć. Tutaj też bardzo fajny komplecik i widać, że to już jest zimowa kolekcja, bo wszystko jest ocieplane. I tutaj zobaczcie, jakie fajne rzeczy dla chłopaków. Wydaje mi się, że dużo bardziej urocze. Tutaj mamy takie dinozaury. Taki zestaw Mickey Mouse. Tutaj również dinozaury. Koszule. Takie ogrodniczki.
O Jezu, jaka piękna bluza beliska i do tego takie brązowe spodnie. W ogóle fajnie, że tutaj już tak naprawdę możecie sobie stylizację stworzyć. Wszystko jest tak w miarę dobrane, więc naprawdę bardzo fajne bawełniane rzeczy. O, na topie. Teraz bluzka z napisem NASA. Bardzo ładne kolory, duży wybór dla chłopaków, dużo większy. Zobaczcie, jakie fajne takie spodenki dresowe, mięciutkie. Ojej, jakie ciepło w środku. Szkoda, że nie ma jakichś takich, wiecie, no to nie jest może stricte chłop, więc no ale jednak taki jakby były chociaż jakieś kremowe, brzoskwiniowe albo różowe, na pewno bym wzięła. Ale nic takiego właśnie dla dziewczyn nie ma, dużo, dużo mniej. Tu mamy sweterki, czapki. O, genialny również zestaw, zobaczcie, z szalikiem, jak potrzebujecie dla chłopczyka. Od razu są rękawiczki, super. I piękna kurtka, albo mi się wydaje, ale naprawdę bardzo ładna za ile? 100 zł. Bardzo ładny kolor. Tutaj już tak naprawdę macie czapeczkę, nawet można dobrać. Bardzo fajne. I tu widzę jeszcze tylko bodziaki. Słuchajcie, zdecydowanie dla chłopców tym razem są ładniejsze bodziaki. Nawet te, zobaczcie, jakie fajne. Taki misz. I tutaj mamy takiego buziaczka z wilkiem. Bardzo ładne. I chociaż dla dziewczynki też są, całkiem fajny zestaw za 35 zł. Chociaż ja teraz zamówiłam Sinseyo, więc jeśli będziecie chcieli, to wam nagram haul Sinseya. I tutaj już. Nie wiem, czy pamiętacie, ale ostatnio wam pokazywałam, że kupiłam Lili właśnie tą bluzeczkę w koni takiego jednorożca. I bardzo dobrze się sprawdza. I nawet nie wiem, czy jej nie wziąć jeszcze raz takiej, bo jest prześliczna. Bardzo mi się ta bluzeczka podoba i Lili ją bardzo lubi. I są też, zobaczcie, takie. One są tylko za 12 zł. Jest też taka, taka. I właśnie wtedy brałam też takie spodenki do kompletu. O, nawet jest też taka różowa, także jest jeszcze w czym wybierać. O, jeszcze jest taka bielutka. I dla chłopców też jest kilka takich bluzeczek. O, to jest bardzo fajna, zobaczcie. Które zauważyłam, to takie ocieplane pajacyki, które też widzieliśmy na początku, więc bardzo fajna sprawa teraz na zimę, jak potrzebujecie. I tutaj takie standardowe, zwykłe bluzeczki. One może nie przetrwają wam dla drugiego dziecka, ale one tak szybko się brudzą, że na początek myślę, że można kilka takich mieć. Zajdziemy jeszcze dookoła, czy na pewno to wszystko, bo chyba tak. Chyba nie więcej. Tutaj jeszcze bym ominęła, jeśli was interesują, zobaczcie, są halloweenowe rzeczy, nie za wiele, ale są jakieś bodziaki, kapcie, leginsy, więc też troszkę na Halloween. Ja już jestem w domu, więc pokażę wam, co kupiłam w Auchan. Nie tylko oczywiście rzeczy dla dzieci, a właściwie to tam prawie nic nie ma. Więc wzięłam mango, wzięłam dla nas płatki kukurydziane, cornflakes, wzięłam płatki jaglana, które bardzo często robię Lili na śniadanie, znaczy miałam na śniadanie, bardzo dobre są, z owocami, borówkami, awokado, na mleczku jakimś roślinnym, przepyszne. Wzięłam też nam cytryny, bo dzisiaj na przykład robiłam rybkę i nie wiem, cytryny i skropiłam pomarańczą. Też wyszło dobre, no ale nie ma tak jak cytryna, szczególnie teraz cytrynka z miodem. Wzięłam dla mojego męża snickersy. Nie wiem, czy wasi faceci też kochają snickersy, ale mój tata też zawsze uwielbiał snickersy. Więc dla niego, dla Lili wzięłam takie chrupki, bardzo fajne. One są też dostępne w Rossmanie. Są bananowe i marchewkowe. Mają bardzo fajny skład, bo są z pudrem bananowym po prostu. Więc naprawdę bardzo dobre. Lili je całkiem lubi, choć nie jest ona stricte fanką chrupków. I wzięłam też do BLW właśnie. No ale wiadomo, dla nas też takie naczynie żaroodporne. To jest taka mała wersja tych dużych naczyń, które chyba większość z nas ma w domu. Ale stwierdziłam, że to naczynie będzie idealne do pieczonej owsianki na przykład. Kiedy to, wiecie, nie jemy tej owsianki za dużo, tak? Lili je odrobinę. Mój mąż akurat nie przepada za pieczoną owsianką, więc tak naprawdę tylko ja je jemy. Więc wzięłam je, bo myślę, że takie malutkie nam się przyda. Ponadto tutaj też możecie robić sobie pieczone warzywka, na przykład pieczoną marchewkę, bardzo dobra wychodzi, taka, wiecie, pokrojona w paseczki, no, ale jak jej nie przykryjemy, to ona raczej się nie zrobi miękka lub bardzo długo to będzie trwało i obawiam się, że prędzej się spali. No naprawdę jest ciężko, a jak ją przykrywamy, to wszystko wychodzi ok. Myślę, że tutaj na spokojnie marchewki dla nas zmieszczą się marchewki.
I wzięłam też dla Lili takie musy. Zobaczcie, że one nie są stricte dla dzieci, ale jak się przyjrzycie składom, to zauważcie, że większość, naprawdę większość, szczególnie jakichś kubusiów, musów, szczególnie musów, kupujcie jakieś takie, wiecie, przeciery, bo musy często mają sok owocowy w składzie lub sok z owoców, a nie owoce. Natomiast jeśli chodzi tutaj o ten Day Up, tutaj mamy, zobaczcie, jabłko, truskawka, wiśnia, jogurt naturalny, jogurt i tak naprawdę to tyle. Nie ma tutaj nic na temat soków, ale też musicie patrzeć na składy, bo właśnie kupowałam też, znaczy patrzyłam też na inne. Znaczy patrzyłam też na inne i niektóre z tych smaków miały w składzie właśnie sok z owoców, a soków unikamy do roku, więc no nie ma takiej potrzeby. Także wzięłam to dla Lili na jakieś takie drugie śniadanko albo na podwieczorek. I jeśli chodzi o ciuchy, nie było za bardzo w czym wybierać. Dla chłopców było wiele więcej rzeczy. Ja wzięłam tylko Lili takie spodenki. Zobaczcie, jakie fajne w jeżyki i w liście. Myślę, że one przydadzą jej się po prostu do spania. Kosztowały jedyne 10 zł, więc myślę, że warto było. I właściwie to... A, jeszcze coś dla mamy. Dla mnie ta się mleczko uwielbiam. Nie wiem, czy wy też, ale ja bardzo lubię. I wzięłam jeszcze w Sinseju taką czapkę, byle jaką, słuchajcie, ale tak mi było zimno dzisiaj na spacerze z Lili, że myślałam, że padnę, a chyba wyrzuciłam moje czapki, czy tam oddałam, bo już były takie zniszczone. Jeśli widzieliście gdzieś fajne czapki, to dajcie mi znać, mi nigdzie nie wpadły w oko lub też kosztowały 60 zł, więc no nie chcę tyle dać za czapkę. A ta, słuchajcie, w Sinseju kosztowała 9,99, więc pomyślałam sobie właściwie, że to serduszko mogłabym odpróć i tutaj sobie przyszyć perełki, tak sobie pomyślałam, że fajnie by taka czapka wyglądała, ale nie wiem, zobaczę, może tak zostawię, nie jest tak źle, ważne, że mi czacha nie zmarznie, w ogóle kiedyś miałam tak, jak była mała, że wiecie, tylko nie czapka, bo włosy niszcz, a teraz jestem tak opatulona, jak taka cebulka, dajcie znać, czy wy też jesteście team cebulka zimą. To by było już na tyle w tym filmie, widzimy się już niedługo w kolejnych filmach, także do zobaczenia, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, pa, pa.